w momencie rozpoczęcia I wojny światowej około 90% Ukraińców mieszkało pod panowaniem państwa rosyjskiego. Było to około 30 milionów ludzi. Zdecydowana większość z nich to chłopi, którzy mówili co prawda po ukraińsku, ale czytać i pisać albo nie umieli, albo uczyli się w szkole rosyjskiej, więc natychmiast razem z wykształceniem wchodzili w proces rusyfikacji. Tym bardziej dotyczyło to inteligencji, która jeżeli chciała osiągnąć realny awans społeczny czy materialny, wchodziła w świat kultury rosyjskiej, języka rosyjskiego. Siłą rzeczy ukraiński ruch narodowy, który co prawda rozwijał się w XIX wieku, jednak był bardzo ograniczony do niewielkich kręgów inteligencji. W tej sytuacji nic dziwnego, że po wybuchu wojny Ukraińcy w swojej masie opowiedzieli się po stronie cara i pozostawali lojalni wobec państwa rosyjskiego aż do wybuchu rewolucji lutowej w 1917 roku. Inaczej przedstawiała się sytuacja z Ukraińcami pod zaborem austriackim, gdzie co prawda było to tylko 10% wszystkich Ukraińców, no ale też około 4-5 milionów osób, więc środowisko spore. Tam od lat działały partie polityczne i powtarzany był już postulat niepodległości Ukrainy. Nic więc dziwnego, że w 1914 roku powstały, podobnie jak u Polaków, ochotnicze formacje zbrojne znane pod nazwą strzelców siczowych Strzelców. Celem ukraińskich polityków i formacji wojskowych było osiągnięcie zjednoczenia ziem ukraińskich pod berłem Habsburgów i dzięki temu uzyskanie szerokiej autonomii narodowej i możliwości rozwoju nowoczesnego narodu ukraińskiego. Do czasu, kiedy wielkie mocarstwa były silne i sytuacja polityczna w miarę stabilna, ukraiński ruch narodowy nie wykazywał większej aktywności. Jednak niemal bezpośrednio po wybuchu rewolucji lutowej 1917 roku na terenie Ukrainy rosyjskiej, a zwłaszcza w Kijowie, nastąpiła eksplozja aktywności ukraińskich organizacji społecznych, politycznych. W marcu 1917 roku na Wielkim Wiecu Narodowym powołano Ukraińską Radę Centralną, która ogłosiła się parlamentem i reprezentacją polityczną całego narodu ukraińskiego. Centralną Radę wsparły także inne narodowości poza rosyjską mieszkające na Ukrainie, w tym Polacy i społeczność żydowska. Dość szybko okazało się, że w Rosji, która coraz bardziej pogrążała się w rewolucyjnym chaosie, Ukraina staje się oazą porządku i stabilizacji, co dodatkowo wzmocniło poparcie dla ukraińskich organów władzy rewolucyjnej w szerokich masach ludowych. Co więcej, partie ukraińskie zgłosiły postulat nowego układu stosunków własnościowych na Ukrainie i zadeklarowały potrzebę podzielenia ziemi będącej do tej pory własnością wielkich panów rosyjskich na wschodzie bądź polskich na zachodzie między biednych i pragnących ziemi ukraińskich chłopów. To sprawiło, że kiedy jesienią 1917 roku ogłoszono najpierw autonomię Ukrainy, czyli tych guberni, w których ludność ukraińska stanowiła większość, to ruch ten spotkał się ze znacznym poparciem społecznym i generalnie Ukraina zaczęła dawać sobie radę całkiem nieźle. Na jej czele stał przewodniczący Ukraińskiej Centralnej Rady, wybitny historyk Michajło Chruszewski, który później w styczniu 1918 roku został wybrany pierwszym prezydentem Ukraińskiej Republiki Ludowej. Pierwszy kryzys w dziejach nowej państwowości rozpoczął się w listopadzie 1917 roku, albowiem bolszewicy, którzy dokonali rewolucji październikowej, za punkt honoru uznali utrzymanie
Ukrainy w obrębie Imperium Rosyjskiego w tej edycji rządzonej przez władze komisarzy i rad delegatów robotniczych i żołnierskich. Ponieważ nie znaleźli żadnego prawie poparcia na terenie Kijowa i centralnej Ukrainy, ogłosili powstanie Ukraińskiej Republiki Radzieckiej, której stolicą był Charków, w dużej mierze wówczas zrusyfikowany. Charków stał się centrum organizacji Armii Czerwonej, Ukraińskiej Armii Czerwonej, która rozpoczęła zimą 1917 roku ofensywę, systematycznie zajmując kolejne terytoria ukraińskie i na początku stycznia 18 roku wojska bolszewickie dotarły aż do Dniepru. Nie mogąc zająć Kijowa z powodu bardzo szerokiej rzeki, ustawili potężne baterie, potężną, masywną formację artyleryjską i przez prawie 3 tygodnie, dzień i noc, ostrzeliwali miasto, celując no, głównie w kwatery mieszkalne, dokonując spustoszenia wśród ludności cywilnej. To w końcu zmusiło władze Ukrainy, która no, nie była w stanie odeprzeć wroga ani powstrzymać ludobójstwa, mówiąc krótko, do wycofania się z Kijowa i po raz pierwszy bolszewicy zajęli znaczną, czy niemal całość Ukrainy. Pomoc dla Ukraińskiej Rewolucji Ludowej pojawiła się ze strony bardzo niespodziewanej, a mianowicie ze strony cesarskich i wojujących przeciwko Entencie państw centralnych, Niemiec i Austro-Węgier, które licząc na to, że uda się z Ukrainy pozyskać zboże potrzebne do wykarmienia walczących armii, obiecały rewolucyjnej Ukrainie pomoc, odepchnięcie bolszewików na wschód, a w zamian za to dostawy żywności do Berlina i Wiednia. W efekcie do wiosny 1918 roku Ukraina była wolna od bolszewików, ale w praktyce znalazła się pod okupacją wojsk niemieckich. Co więcej, Niemcy niezadowoleni ze współpracy z socjalistyczną, rewolucyjną Ukraińską Republiką Ludową, dokonali zamachu stanu, czy wsparli zamach stanu przeprowadzony przez byłego carskiego generała Pawła Skoropadzkiego, który ogłosił się hetmanem Ukrainy, przywrócił własność prywatną, czyli cofnął rewolucyjne reformy poprzednich władz ukraińskich i spróbował budować Ukrainę jako państwo konserwatywne, opierające się na no właśnie wielkiej własności ziemskiej, arystokracji i niestety bagnetach niemieckich i austriackich. Eksperyment ten w rewolucyjnej Europie musiał skończyć się fatalnie. Wybuchały bunty chłopskie, a kiedy już Niemcy i Austro-Węgry przegrywały I wojnę światową, Ukraina praktycznie pogrążyła się w chaosie. Pod koniec 18 roku od północy i wschodu zaatakowali bolszewicy. Na terenie samej Ukrainy zaczęły powstawać wielkie, oddolnie tworzone takie armie chłopskie, ludowe, kierowane przez domorosłych przywódców, byłych oficerów czy podoficerów, które zajmowały niekiedy wielkie terytoria i no, po prostu tworzyły takie półanarchiczne chłopskie państewka. Najbardziej znanym z chłopskich, właściwie nie chłopskich, ale w każdym razie takich rewolucyjnych przywódców ludowych był Nestor Machno, który w pewnym momencie posiadał pod swoją komendę armię liczącą około 100 tysięcy ludzi i zajmującą kilkadziesiąt tysięcy kilometrów kwadratowych. Jeżeli dodamy do tego szalejące na Ukrainie wojska Białej Rosji z Wranglem Denikinem, dodamy do tego Polaków, którzy zaczęli po odbudowie państwa polskiego wędrować na wschód, poszerzając terytoria odrodzonej Rzeczpospolitej, zrozumiemy, że ani hetman Skoropadzki pozbawiony poparcia Niemiec, ani Ukraińska Republika Ludowa, która podjęła próbę odtworzenia swojej władzy pod koniec 1918 roku, nie były w stanie osiągnąć sukcesu.
I efekt jest taki, że w 1919 roku Ukraina w pewnym momencie stała się polem walki z jednej strony bolszewików idących od północy i wschodu, a z drugiej strony wojsk Denikina, armii ochotniczej idącej od południa w stronę Kijowa. W tym momencie wsparciem dla atamana Petlury, który stanął na czele Ukraińskiej Republiki Ludowej, stała się Polska. Tutaj pod koniec lata 1919 roku Petlura znalazł schronienie wraz z resztką swoich sił zbrojnych. I tutaj wiosną 1920 roku podpisany został sojusz polsko-ukraiński, którego celem było z jednej strony wsparcie odbudowy Ukrainy dzięki wejściu na jej teren przez armię dowodzoną przez Petlurę, a z drugiej strony po odbudowie Ukraińskiej Republiki Ludowej powstanie sojuszu na tyle silnego, by wspólnie odeprzeć kolejne ataki ze strony bolszewickiej Rosji. Jak wiemy, nawet udało się polskim i ukraińskim wojskom dojść do Kijowa. Niestety Petlura nie zdobył poparcia na terenie samej Ukrainy. Nie udało się szybko zbudować większej armii właśnie ukraińskiej, która zdolna byłaby do przeciwstawienia się kontrofensywie bolszewickiej. Jak pamiętamy, ta kontrofensywa zatrzymała się dopiero na linii Wisły. Los Ukraińskiej Republiki Ludowej przypieczętowany został traktatem ryskim, zawartym w 1921 roku, w którym Polska uznała Ukraińską Republikę Radziecką, marionetkową, ale faktycznie rządzącą wraz z Moskwą nad całą Ukrainą, a ostatnie próby ponowienia powstania narodowego na Ukrainie podejmowane w 1921, a nawet w 1922 roku zakończyły się niestety katastrofą, ponieważ bolszewicy wyłapywali formacje zbrojne wchodzące na Ukrainie i rozprawiali się z nimi okrutnie. Trzeba też pamiętać, że ważnym aspektem Ukraińskiej Rewolucji Narodowej była próba powołania państwowości ukraińskiej na zachodzie Ukrainy pod panowaniem habsburskim. W listopadzie 1918 roku proklamowano Zachodnioukraińską Republikę Ludową, ale tutaj bardzo zdecydowanie przeciwstawiła się tym ambicjom ukraińskim strona polska. Najpierw mieszkańcy Lwowa, broniąc miasta Semper Fidelis, a potem cała armia polska, która w ciągu pół roku pokonała ukraińskie dążenia państwowotwórcze. A więc Ukraińska Rewolucja Narodowa była wielkim zrywem mającym na celu budowę niepodległego państwa. Pochłonęła ona ogromną ilość ofiar, ale jednocześnie zmobilizowała wielką energię społeczną. Była pierwszym momentem, w którym Ukraińcy zarówno spod rosyjskiej, jak i austriackiej władzy występowali pod wspólnym hasłem niepodległości Ukrainy i która w przyszłości stała się jednym z fundamentów nowoczesnej, niepodległościowej tożsamości Ukrainy obok mitu kozaczyzny XVII-wiecznego państwa kozackiego. Obecnie, jeżeli patrzymy na Kijów i Lwów, to musimy pamiętać, że były one ukraińskimi stolicami już w XX wieku, przynajmniej przez kilka miesięcy, i Ukraińcy mają do czego nawiązywać.